witam was serdecznie w nowym filmiku. Jak widzicie, mam na sobie charakteryzację z nowego filmu Star Trek Beyond, ponieważ dzisiaj mamy premierę. Soczewki, make-up, fryzura. I jeżeli chcecie wiedzieć, jak wykonać charakteryzację, zapraszam do oglądania dalej. Buzię mam czystą, bez makijażu, na oczach mam już soczewki, dokładną nazwę znajdziecie w opisie pod spodem i zaczynamy. Najpierw nakładam na wybrane części twarzy Spirit Gum, to jest klej firmy Mayron, po to, aby później nakleić miękki plastik firmy Krolan. Jest to taka masa plastyczna przypominająca plastelinę, którą ciężko się pracuje, ale wierzę was, że wam się uda. Dokładnie rozcieramy, doklejamy do skóry. Można zwilżyć sobie dłoń jakimś olejkiem lub wodą, wtedy jest łatwiej. Rzeźbię, aby nadać kształt tej charakterystycznej brwi i takiego troszkę nieziemskiego efektu. Kosmitka ze mnie. I jak już mam wykonany ten cały kształt, pokrywam wszystko farbą olejną. Jest to farba Supracolor firmy Krolan, biała farba. Pokrywam również włosy, szyję i dekolt. Teraz wszystko pudruję pudrem transparentnym Paese. Chcę delikatnie wymodelować twarz, dlatego sięgam po kremowy produkt firmy Kobo. Ten najbardziej ziemisty odcień i nadaje efektu 3D. Teraz rozświetlam. Rozświetlam po to, aby ta biel była taka bardziej, wiecie, naturalna, o ile można tak nazwać. Teraz usta, bardzo naturalny odcień kredki do ust, jest to kredka Krolan. Czas na eyeliner, podkreślam nim moje oczy i bardzo dokładnie rozcieram go pędzelkiem. Chcę uzyskać efekt takiego zapadniętego oka. Rzęsy, rzęsy bardzo gęste, bardzo wyraziste, Glamour by Marta Barciak. I wracam do eyelinera żelowego i rysuję charakterystyczny wzór na twarzy, wzór, który ma moja bohaterka. I tutaj jest trudność, ponieważ nie dość, że farba jest na bazie oleju, więc cały czas jest tak jakby płynna na naszej twarzy, to jeszcze ten miękki plastik nie ułatwia nam zadania, ponieważ ciężko się na nim maluje tak, aby nie zniszczyć efektu zrobionego wcześniej. I to tyle. Tak prezentuje się ta charakteryzacja. Mam nadzieję, że efekt wam się podoba. Ja bawiłam się przy tym bardzo dobrze. I to tyle. Do zobaczenia.